Czekaj, na to jak zrzucę, to grawitacja popchnie chyba w prawo, tak? Ty, a może jeszcze inaczej? Clean. Potrzebuję clean. Przepychaczkę mi dajcie. Ile tego gówna jest? Potrzebuję przepychaczkę, żeby przepchnąć to. Jakbym tu z kulkami i wpieprzył w to klina. Fizyka. Siła wyporu. Wiesz o co mi chodzi? Tu? I te kulki tak... To musi zadziałać. Dosłownie. Co? Przypomnij sobie twoją wizytę w Figloraju, jak miałeś 10 lat. Siedzisz sobie w tych kulkach i nagle gruby skacze obok. To aż ci pod sufit. Czekaj. Nieważne. Spróbujmy. Ty, ale... Ej. Dobra, pytanie. Słynna przypowiednia... przypowieść arabska słynna. Jeżeli nie możesz przyjść do góry, to góra przyjdzie do ciebie, tak? Więc ja łapę hakiem górę. To nie jest potrzebny hak. Widziałeś kiedyś ten film, jak chłop wali w gong? Taki łysy, wielki chłop? Właśnie o to tu chodzi. Trzeba uderzyć w gong. Tylko co z tego? Mamon miał rację, mówiąc swoje teorie fizyczne. Mamon miał rację, zapamiętaj te słowa. Spartiatik! My jesteśmy na 51. A właśnie, przesunę kawałek ekran za chwilę. Czekaj. Dobra, głosił się z tego, Siri. Tak, damy, o. Dobra. Ja pierdzielę, najpierw mam do kubeczka wpieprzyć to, a później to obrócić, tak? Czekaj. A więc tak, najpierw obrócić, czy najpierw wrzucić? Wrzucić, bo będzie prościej. Patrz. Zaczyna się. O. I teraz poczekaj. Zróbmy tak. Cześć, na to jak zrzucę, to grawitacja popchnie chyba w prawo, tak? Ty, a może jeszcze inaczej? Na to, tutaj? I to postawi na nogi tamto, dobrze mówię? Znowu te haki, jakie haki? Cześć, jeszcze raz. Dobra. I teraz posłuchaj, jak to zrobić? Ej, szczerze, inaczej niż hakiem się tego w dupę nie da zrobić. Zaginiony brat Alberta Einsteina. No ale o co ci chodzi w dupę? Spójrz na moją tą taktykę. Robisz... Cześć. Na to? Na to i wystarczy? O kurde! Dobra, czekaj. Ja pierdzielę, to było dobre i teraz za późno chyba. Ja... Ty, a może najpierw to jednak postawimy, co? Nie, jak to postawić w ogóle? Co ty pieprzysz, że to jest takie łatwe?
No ale jak ja mam... Najpierw piłka. Teraz tak, żeby zablokować. Win. O kurde. Teraz to, tu i to popchnie. Chłopie, w dupę, mówiłem ci to. Mamon miał rację, mówiąc swoje teorie fizyczne. Mamon miał rację, zapamiętaj te słowa. Czekaj, co? Czekaj, tą kulę trzeba wsadzić w to? Dobra, co będzie łatwiej? Abuser haków. Jak można abuzować haki? Poczekaj. Dajmy oczywiście hak. Dajmy hak. Teraz dajmy tu. I to samo się zrobi wszystko. Oj, to się dosłownie samo wszystko zrobi. Zobacz. To się samo zrobi. To samo wpadnie. Dobra, jak to wpieprzyć tam? Czy to wystarczy? O kurde. Patrz to. Teraz! I teraz, tak? No czemu nie wpadło? Teraz, tutaj clean. Clean jest potrzebny, tu clean. I on wypchnie wszystko. Czekaj. Ty, a może lepiej? Tu trzeba clean. I teraz pyk. Delikatny, dosłownie. Jeszcze raz, clean. Dobra, tak jest okej. Okay. Teraz patrz to. Bardzo delikatny haczyk. Ja pierdzielę. Nie mogę tego w dupę zrobić, bo to trzeba bardzo... Musisz zrozumieć pewną rzecz. Tu trzeba bardzo delikatnie, oczywiście mocno. Dzięki. Nie ta platforma, jak coś. Wiem, że jesteś widzem na obydwu, ale tak ci mówię, tylko wiesz, między nami. Dobra, czekaj. Hak lekki. Tak, to wystarczy. To. I patrz teraz, pyk, łap, no łap to gówno. Dobra, pytanie, czy to wystarczy, czy da się to wypchnąć mimo wszystko, to cleanem. Czy clean jak tu wejdzie, to to zrobi? Dobra, wszystko jasne, spójrz na to. To właśnie w tym momencie rozwiązałem całą zagadkę. W tym momencie. Wiesz o tym? Chodzi po prostu o to, kiedy człowiek wynalazł wrotki. Pytam się serio. Bo jestem mniej więcej na tym etapie rozwoju ludzkości. Patrz to. Clean. Ja pierdzielę, ej, ten clean jest... Ej, czekaj, ty. Nieważne.
Daj mi hak. No bujaj się w dupę, bujaj się. I patrz to, patrz to, patrz to, patrz to. Tak! To o to chodziło! Tylko ten. Czy to zaliczy? Jak w pierwsze tu klina? Dzięki spółki za 4 lata, witam. Słuchaj dziadek, musisz dać taką deskę na podłodze, którą spowodujesz, to naczynie nie będzie się odsuwać i wtedy dopiero wywróć. Posłuchaj, w dupę. Muszę dać clean i hack. Teraz hack. No leć ty w dupę, brudasie, leć! Leć! Dobra, luj, bez klina. Hak bez klina, nie. Klin? Nie. Bez klina. Bez klina. O, 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 o! Clean. Potrzebuję clean. Przepychaczkę mi dajcie. Ile tego gówna jest? Potrzebuję przepychaczkę, żeby przepchnąć tą. Hydraulika. Hydraulika mi dajcie. Ile tego gówna tu jest? O kurde. Tutaj potrzebny jest delikatny sopel. Ty. Spójrz. Na kąt. Tu jest taki kąt. Więc ja potrzebuję przeciwnego kąta. Żeby to chyba wypchnąć, nie? Czyli coś takiego. O ja pierdzie. Jezus Maria. Ty, Boże, fizyka kwantowa stoi przede mną otworem. Odpowiedzi na wszystkie pytania świata czekają. Dobra, jak teraz to wypchnąć? Pytam. To piłkę. Chyba z clean. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tam dzisiaj przeszedłem. Oszaleję. To jest za długie i za krótkie jednocześnie. Ja pierdziel. Spójrz na kąt. Tak. Znalazłem. Tak, tak, tak. Teraz, teraz słuchaj.
Jak to tam wpieprzyć jeszcze bardziej troszeczkę? Bo to nie wystarczy i potem znowu będzie za mało. Kurde. Kulka. Haczyk. Lecimy. Kurde. Lecimy. 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 Próbowałeś już haki clean? Zrozum to w dupę, gdyby nie hack i clean, ludzkość by się nie rozwijała. Zgadzam się. Syzyf. Ja muszę... Rozumiesz? No kur... Pomóż mi. Potrzebuję banana użyć, ale delikatniej. Ty, luj. Teraz to zróbmy. Ty, patrz to. Proste, i teraz to wystarczy wtoczyć. Clean. Ja... Opuść. Dobra, teraz już w dupę nie wywiniesz. Jak? Jak to teraz? Jak to wyjąć? Jak wpieprzę tu klima. Jezus Maria. Nie da się. Dobra, mamy coś takiego i co teraz? Mamon by to w 3 sekundy zrobił, ale on jest profesorem fizyki, a nie ja. Czekaj, jak tą piłkę wystrzelić? Czy da się to wystrzelić jakoś? Jakbym to z kulkami i wpieprzył w to klina. Fizyka. Siła wyporu. Wiesz, o co mi chodzi? Tu? I te kulki tak... To musi zadziałać. Dosłownie. Przypomnij sobie twoją wizytę w Figloraju, jak miałeś 10 lat. Siedzisz sobie w tych kulkach i nagle gruby skacze obok. To aż ci pod sufit. Nieważne, spróbujmy.
Ty, ale... Ej. Wiesz, o co chodzi? Patrz to. Mamy to już, tak szczerze. To już jest zrobione. Tylko to trzeba delikatnie ten... Jak to przechylić mało? Jak to przechylić mało? W sensie małą siłą. Jezus. Ty! Przecież jak dam tu kulkę... Ej. Siła wyporu. Coś się działo. Dobra, jest git. Kula, kula, kula. Zróbmy eksperyment. Jak tu rzucę, to wystarczy? To nie ma sensu. To nie ma sensu. To nie ma w dupę sensu. Ty w ogóle myślisz, czy robisz losowe ruchy, ale... A na co ci to wygląda? O, może tak? A? Ty, dobry początek mi się wydaje, nie? Już spieprzony. Może zablokuj dół pojemnika linką od lewej, wtedy pojemnik się pcha w stronę kuli? Nie. Ta? Hak potrzebny. Potrzebujemy haka. Ściany. Potrzebujemy haka. Nie zapomnij o klinie. Ale co mi to da? Przecież rozumiesz? To gówno to nie blokuje tak jak trzeba, no. Clean? Zobacz, co to jest. To nie ma sensu. Kęć już dwa. Jezus Mary. Ty, oj, to ma jednak sens. Oj, szczerze, to ma sens. Coś tu nie gra. To nie wystarczy jednak. To nie wystarczy. To nie wystarczy, widzowie. To dosłownie nie wystarczy. Zobacz.
No jak to tam wpieprzyć do końca, no? Jak klin za gruby. Nie, ten klin to w ogóle inaczej trzeba, patrz. Ten klin trzeba zapodać tak idealnie w dziurę. Ja mam plan, to trzeba banana. Banan. Banan z kulką. Tak, tak, tak. Prawie, no. Gówno. Kurde. Czy masz mi powiedzieć, jak to zrobić? Nie. Cierek pisał maturę w 1410. Ale o czym ty mówisz? Użyć haczka i czego? Clean? Clean 66? Co to w dupę jest clean 66? A, to jest clean. Jezus Maria. Ej, ja serio? Mówię ci to. Potrzebuję cleana. Naprawdę go potrzebuję, no. Nie rozumiesz tego, nie? Nie rozumiesz, że ja potrzebuję klina. Nie rozumiesz tego. Ej. Ty. Zobacz to. Kula. Nie. Co ja? Tego się po prostu zrobić chyba nie da, tak? Dobrze mówię? My potrzebujemy to wpieprzyć w to, tak żeby to nie upadło tam. Wszystko ci wyjaśniłem. Dobra, to jest to. To jest ten run. Jest perfekcyjnie. Teraz ten delikatny gliniok. Nie wpadnie. Wpadnij tam, ty w to. Wpadnij tam. Geniusz 2, teoria klina. Jezus. Jezus Maria. Jeden poziom na jeden z Jezus Maria. Przestań atakować ludzkość. To jest to. Teraz dużo gówna. Hydraulika. Hydraulika. Muszę przepchnąć to całe gówno teraz. Co tu się w dupę dzieje?
Co wy na to, że delikatny bananek zostanie zapodany? Delikatny. Boże, perfekcyjnie. To dosłownie ci mówię. Jak to nie jest ten run, to się tego przejść nie da. Teraz to wyżej, żeby się to... I teraz wielki, gruby hak tu wejdzie. Proszę, proszę, proszę. Proszę. O Boże, nie zaliczają się. Nie, ty. Dobra. Pytanie. Czy zdołam hak przepchnąć hakiem? Jezus Maria. Patrz to. To? Łapie się tego? Ty! O ja pierdziele, ty! Tak, tak, to miałem na myśli. Dobra, easy. Dobra. Co? A ja blok mam przepchnąć. Łatwe. Czego to jest? Patrz to. Clean. I w plecki go uderzymy. To będzie tak, jak masz w drzwiach dla psa i kota, żeby przechodziły, kiedy chcą. To jest właśnie ten mechanizm. Patrz to. Znowu. Znowu. Lecimy. Co się dzieje? Ty, jak to zrobić inaczej? Hak? Co hak? Ty, a może jeszcze inaczej? Tutaj jest punkt, w którym styka się jedna belka z drugą. I tu wielkiej masy potrzebujemy. Coś takie, jakby drzewo upadło na ciebie. Sorry, masa, wybacz. I teraz to jest mniej więcej, jakby drzewo na ciebie spadło. To musi zadziałać. Dobra, na pewno początek jest taki. Kula. Kula.
kurde. Kula. Kula. Jak teraz, jak teraz? Teraz to, patrz. Nie! Luj, kula. Kawałek, kawałek jeszcze. Kula. Kula, proszę. Easy. Co? O Boże, mam go podnieść. Ja pierdolę. Hak. Ale co to hak? Co da w dupę hak? Jak dwa haki? Jakie w dupę? Co dwa haki? To muszę mieć maszynę jakąś, żeby to podniosło. Silnik mi daj. Założę łańcuchę i zacznę zbierać. Znaczy podnosić zacznę. Ej, szczerze? Ty ma sens. Delikatny haczek. Delikatny. Bo to jest leciutkie, zobacz jak jest lekkie w dół. Teraz mamy to. Rzucam tutaj clean. I to jest to. Jeszcze raz. Czaj. Dobra. Jak zrzucę tu, to poleci na te piłki? Tu jak zrzucę klina. Tu jak zrzucę klina. Tutaj. Ja pierdzielę, prawie. Ej, ma to sens. Tu kulki. Teraz. Siła wyporu. Patrz. Licz. No w dupę sędzia pieprzony sprzedał mecz. No liczyć ma do trzech. Raz, znaczy. I tyle w dupę, ale raz. I przyśnie bruda z pieprzonym. Tego sędziego bym zapieprzył w GTA oczywiście. Ale mam pewien plan. Jak dam tutaj piłki, to tak jak będzie jakby maszta, jakby takim... Wiesz? Taka ta taśma produkcyjna, że to wskoczy tam po prostu, tak? O to chodzi. I patrz teraz, mamy to raczej. No. Jak? Dobra, pytanie. Słynna przypowiednia, przypowieść arabska słynna. Jeżeli nie możesz przyjść do góry, to góra przyjdzie do ciebie, tak? Więc ja łapę hakiem górę. Rozumiesz?
Nie, klinam. Czemu ta góra taka ciężka? Jezus! Ile tych haków? Ty, dobrze było! No ale nie da się tego inaczej niż hakiem chyba. Taka papryczka chili wyszła, a nie hak, dlatego nie wyszło. Ty. Wszystko jasne. To nie jest potrzebny hak. Widziałeś kiedyś ten film, jak chłop wali w gong? Taki łysy, wielki chłop? Właśnie o to tu chodzi. Trzeba uderzyć w gong. Tylko co z tego? Co teraz? Mam kuleczki z lewej strony, góra i się przewali? Po co skoro można hak? Ale czekaj, zrzucę kula. Ty, ta góra jednak rzeczywiście jest cienka, lekka. O kurde, jaka lekka ta góra. Czyli to naprawdę trzeba góra, żeby przyszła do ciebie. Nie przewróci się już. Patrz, jedna. I teraz kula. Czaj. Jak spieprzę tu wielką kulę, to to się przewróci? Dobra, siła wyporu. Siła wyporu i na to clean, i na to ketchup. No przewróć się, co ty w dupę robisz? No. No przewróć się, ja pierdzielę. Połóż coś, żeby zablokowało przed tym, ale teraz się chyba nie ruszy nawet. Ja pierdź, nie. Pieprze, nie przesuwam tej góry. Piłkę jednak dostarczymy. Czekaj. Czy jest możliwe, żeby na taką zjeżdżalnię wjechała ta gała? Szczerze pytam. Uszczelnijmy to i próbujemy. To jest możliwe. To jest możliwe.
Robimy skocznię. Adam Małysz by doleciał, a to jest polska gała. O kurde, zbyt strome teraz. Ale w sumie da radę chyba. O kurde. Hak? Hak Boży. Jeszcze lepiej. Nie! Jak zrzucę na to, to to poleci do góry? Jak zrzucę na to, to poleci do góry? Dobra, to jest możliwe. To jest możliwe, tylko po prostu trzeba się wysilić. Dzięki, Manox. Kurde. Zatrzymajcie to. Nie, zmiażdżyłem ją. Dobra, mam pewne pytanie, czy jak tu wpieprzę klina? Poczekajcie chwilę. Twój stary mózg chyba nie jest na tę grę. Jest to prawdopodobne, no. Ale poczekaj, mniej strobam tą zjeżdżalnię, o taką. To nie jest już strome, ja bym tu zjechał rowerem. Dobra. Wydaje mi się, że to jest realne w tym momencie. Popieprzy mnie zaraz tą grą. Mam inny plan. Jeżeli nie zda się zjeżdżalnią, schody. I posłuchaj teraz tego. Wystarczy za każdym razem zrzucić kulkę tak, że podskoczyła i wskoczyła na schodek. Kumasz? To nie jest trudne. Ty, mogłem to złapać wcześniej. Dwa. Drugi schodek osiągnięty. Teraz. Teraz gorzej, bo tu trzeba chyba klina. Ja pierdzielę. Luj.
Jest. Po prostu za dużo schodów było, przez to to było niemożliwe. Teraz jest to realne. Tu musimy też zablokować konstrukcję, jakbym tak wypieprzył piłkę, żeby aż tam poleciała, rozumiesz? O. I teraz... Co się dzieje? Blokujcie to. Dobra. Zrób katapulkę, katapultę, huśtawkę na dole, kulka. Sara. Zablokujcie tę piłę. O. Nie. W dupę, bo to przejechało obok. Ale to jest nadal możliwe. Ja pierdolę. Jest to możliwe, przysięgam. Blokuj. Czemu to jedzie? Trzeba górę przerzucić jednak, mówię wam. Widziałeś to? Nie, nie patrzę na razie, co to jest. Bagieta, podejrzana akcja. Nie, boję się w to kliknąć. Nie lepiej przewrócić to po lewej, w prawą stronę? To? No próbowałem, ale nie wychodziło. Emotkę do tej gry. Haki clean? Tupe, co w tym jest napisane? To wygląda jak symbol pewnego ustroju, co był niedawno w Polsce. Chodziło o to? Cześć, jak to zrobić? Tu musi być generalnie rampa, nie? To jest oczywiste dla każdego, nie? I teraz... Tylko ja to źle... Ja to źle zrzucam. Trzeba bardziej z prawej. O, tak, coś mniej więcej takiego, patrz. Ja pierdzie, ja to nie trafię w to, nie trafię w to, nie trafię w to, nie trafię w to. Nie, muszę górę przerzucić. Przewracamy górę. Dosłowniej łatwiej górę przerzucić niż tam. O, aj, udało się. Hej, czy ona się w końcu ten? Bo jakby ona upadła jeszcze bardziej, ten tu wjechał. Słyszysz? To jak? Hak? Tu hak? Tutaj? Nie, bo zablokuję przejście. Stół w prawo, ty, racja, stół w prawo, tylko jak? Tak? Kurde, no jak to mocniej pchnąć? Dobra, eksperyment. Co się stanie?
Nie. Czekaj. Ja to muszę... Tutaj za łeb to złapę, Eloy. Nie, bo to... Nie, skip. No upadnij! Patrz tą. Patrz. Patrzysz? Jest. Ej, czekaj. Jak teraz? Jest bardzo dobrze, ale jak teraz? Jest bardzo dobrze, ale jak teraz? Jest bardzo dobrze. Czej, da radę jakoś to tu wpieprzyć? Zobacz, jak to jest blisko. Jakby to podrzucić do góry, to teraz, to bym to złapał w locie i tu podstawił. Jak wrzucę to, kurde, to idzie w prawo. Czaj. Ja bym to musiał zrzucić tu, złapać tu, pyk tu, złapać tu, wrzucić tu. Da radę? Dobra, czekaj. Złapę to tu. Złapę to, słyszysz? To złapę. Tylko jak to złapać? Poczekaj. Czekaj, jak teraz? Ja pierdzielę, jak teraz? Zrobiłbyś to w 10 minut? Nie da się tego w 10 minut zrobić, chyba że umiesz to zrobić w 10 minut. Czekaj. Poczekaj. Mogę to złapać jakoś? To? Czy nie? Mogę to złapać tu, żeby wpieprzyć? Ja bym to chciał jakoś wyrzucić do góry. Jak to podrzucić do góry w dupę? Chyba, że tu dam rampę. Nie, za późno. To bym musiał w odwrotnej kolejności zrobić. Ty. Przygotować... Ja muszę to przygotować sobie na potem. Ja muszę zrobić na odwrót te dwa kroki. Czyli najpierw przygotować kulkę, a potem ją wystrzelić. Dzięki, Gurgul, za 6 lat. Zrób trójkąt po lewej stronie tego podestu, na którym stoi ta kulka. Wtedy jak spadnie ten stojak, to już będzie... W sensie wtedy się zsunie według ciebie? Tak, o, tak. Jest taka szansa. Ale czemu trójkąt akurat? Chociaż ma to niby sens. Ty, ma to sens, ale to mógłbym kulkę zrobić. Na kulce by poleciało całe w dół. Patrz.
Bliżej musi być? Boże, jak to jest blisko. Zdążę to złapać? A jak ja to wyjmę teraz? Ja pierdziel, jesteśmy tak blisko. Nie, nie wyjmę tego już. Dobra, robię to. Tu kółko. Poczekaj, wiem jak to zrobić. Patrz to, oglądaj. Ja już wiem jak to zrobić. Czekaj, za duże to kółko, tego nie przepchnę teraz. Nie przepchnę chyba tego kółka. Jak ja mam to przepchnąć? Może takie? Takie malutkie, bo tu chodzi o to, żeby na tym się to jakby przemieściło. Wiesz o co mi chodzi? Żeby na tym zrobiło takie... Rozumiesz? Wiesz o co chodzi? O, 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 o. Ty, ale to nie odjedzie już. Ja pierdzie. Jezus Maria. Czegoż? Jak? Milimetr? Hydraulika wołajcie, no to gówno trzeba przepchać. Nie. Tu. Nie, bo ja to zrzucę zara. Zrzucę to czy nie zrzucę? Nie pójdzie już, nie mam jak. Dobra, wpieprzam to na pałę. Proszę. Ja pierdziele, gór. Nie możesz przyjść do góry, to góra przyjdzie do ciebie. Zapamiętaj te słowa, to jest przypowieść dla ciebie. Słowa na dziś. Ja to od początku próbowałem, ale potem zmieniłem, bo widz do mnie pisze: zbuduj ruchome schody. Rozumiesz to? Ruchome w dupę schody. I zacząłem to jeszcze robić. Czekaj. Dobra, sprawdźmy, czy małpa będzie uciekać, jak usłyszy ten trzask. W sensie, jak zrzucę jej klin na głowę, mam na myśli. Dzięki Respro za 17 lat. Zrzućmy jej na głowę kula. Czy jest ciężka? Sprawdźmy. Win, już jest win. Czekaj, tutaj teraz? Chłopie, najprostsza mapa jaką w życiu widziałem. Dwie kule i małpa martwa. W sensie wyszliśmy z niej, mam na myśli. Dobra, robimy tak zwaną siłę wyporu. Gdzie ty spieprzesz tą kulą?
tu zrzucę i to wystrzeli Prajga. Nie wystrzelił. Teraz wystrzeli. Teraz, a rację, no nie wystrzeliło, bo się mogło przesunąć, tak, no. Teraz nie może. Odmierzmy. Tutaj idealnie klinek leci. Pyk. Teraz tu wpieprzę kulę i to jest wygrana. Teraz tutaj kulę i to jest wygrana. Patrz to. Rozumiesz? Nic się nie stało. Ale teraz się stanie, oglądaj. To lotek, patrz to. Twój stary już z kartką stoi, żeby numery pisać. A ja wpieprzę mu klina. Czemu tamta wystrzeliła, ty? Fizyka się popsuła. Chyba patch był. Ale jeszcze raz. No właśnie, widzisz, wszystko jest proste. Wszystko jest proste. Wystarczy troszeczkę umysłu, tak? Troszeczkę umysłu, zero szczęścia potrzebne wtedy. Muszę podnieść ten. Jak tam myślisz, że dasz radę robić calutką gierkę i stać się fiveheadem, bądź zostać w stanie krytycznym, czyli halfheadem? Giga hack potrzebny? Dobrze powiedziane. Wygraliśmy już. Wiesz o tym, że to już jest win? Wiesz o tym? Patrz to. Patrz to. Patrz, co się dzieje. Znowu był patch do fizyki. Albert zamiast wytypeń. W spokoju odpoczywać, to patrzę wprowadza. Dobra, poczekaj. Tak. Tak. I tu wielka kula, która ściągnie to wszystko. Co to w dupę jest? Potrzebujemy tu kilku kulek. Ty, patrz to. Mam pewien plan. Widziałeś kiedyś, jak burzą budynek? IRL. Stawiają wielką rampę i zrzucają kulę na to, nie? W skrócie, nie? Nie będę ci opisywał całego procesu. To wystarczy. To wystarczy. To poruszy budynek. Jeszcze jedna kula. Zaraz zobaczę masę. Patrz. Co to w dupę jest, ty? Lagi w gierze 2D, w której nic nie ma, nawet tekstur. Pokaż. Łódź ewoluuje. Czekaj, ale co, tu nic więcej nie ma? Kamienica w centrum Łodzi przestanie szpecić otoczenie, bo zamurowali okna. No, razu lepiej. Ciekawe, czy z lokatorami. Pewnie ta, jak zawsze. Dobra, czekaj. Dlaczego u ciebie tak ciemno? 12 w nocy jest, dlatego.
Ty, to jest jakieś ciężkie w dupę. To moje zamurowali, no. Tego się chyba nie da hakiem złapać, czy mi się wydaje. A, to trzeba nie hakiem, tylko tym słuchawką. W dupę to jest ciężkie. Kreska zamiast kulek, co? Próbowałem, ale tu nie chodzi o to. Ja to muszę jakoś hakiem złapać, a hak nie mogę. Jaki hak? Jaki hak to złapię? Taki? Co? To o to chodzi. Teraz. Dobra, czyli już wszystko jest jasne. Wystarczy mu takie afro dorobić. I tyle, tak? Tak, no. Teraz rampa? Zapije przybył w bok. Temu za afro. Ta buta. A, mogłem zablokować zanim to zrobiłem. Dobra, uda się chyba. Teraz? Dobra, jeszcze raz afro. Ja mam już tak przepalony mózg. Nie, za duża. Co to za giga spermolot w prawym dolnym rogu? Kierczak. Pytanie mam do ciebie. Czy ja ci już na to nie odpowiadałem 50 razy? Czekaj. Kłenku, ale to jest to samo pytanie. Złap to, ale może też... Wczoraj powiedziałeś, że dziś będzie inna odpowiedź? Nie powiedziałem tak. Ale jeżeli tak powiedziałem, to znaczy, że cię okłamałem jak twój tata, że wróci z tym mlekiem, więc przestań się o to pytać, bo nie będzie innej odpowiedzi. Jest tylko jedna odpowiedź, która została podana wczoraj. To jest po prostu test, ABCD, jest tylko A i koniec. Twój stary nie żyje? No właśnie, to czemu pytasz o spermolu tego? Nie, no jednak była druga odpowiedź. Nie pytaj się już trzeci raz, bo się boję, że bana dostanę. Jak to zrobić? Jak mam to zrobić? Jak mam to zrobić? Tyran? Nie jestem tyranem. Ej, może tu delikatne afro, ty? Agrafka.
A, grawka. O! Win. Agrafka na agrafkę. Agrafka na agrafkę na agrafkę. Nie, kwadrat jest ciężki fest. To nie wystarczy. Patrz. Ale dobra, przetestuję, ale wydaje mi się, że agrafka, no. Pieprzę konkretną kulę. Zobaczmy, co się stanie. Jakby tego tu nie było, nie, bo by odjechało. Nie, nie da się tak. To musi być agrafka. I potem dopiero rampa, tak mi się wydaje, wiesz? Po prostu musimy, widzę, połączyć siły. Cześć, za duże afro robię? Czekaj. Teraz jak zapieprzę, to się nie popsuje? Co? Przed chwilą to robiłem. Dzięki, Desperadosek. No przed chwilą Desperadosek to zrobiłem. I nie ten, nie wyszło. W sensie najpierw trzeba to zrobić tak raczej. I teraz kulą. Nie. Patrz. Nie. Kula? Czy kula popchnie kulę? No licz. Dobra, sędzia nie sprzedał. Ja pierdzielę. Jaki fart, że jest sędzia nie z Polski. Bo tak to wiadomo, żeby się rozpruł, nie? Dobra. Jak w dupę oszust. Przybliż oko do ekranu. Dosłownie tyle brakowało. To wystarczyło. Przepraszam, herbata, wybacz. Dobra. Szczerze, na starta graweczka. Tak? Tak, tak, tak. Patrz, patrz, patrz. A graweczka? Wpieprzamy tu kulę i to jest już win. To już jest win, dosłownie ci mówię. To jest win. Prawie. Jak tu wpieprzyć kulę, to nie jest win? Jak tu wpieprzyć kulę, to nie jest win? Pyk, 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 tak? Dobrze mówię?
Ja pierdzielę. Zachowało się inaczej niż ciało z taką gęstością w takiej atmosferze powinno się zachować na terytorium takiej planety z takim ciążeniem. Rozumiesz? To zupełnie inaczej. Powinno się zachować zupełnie, zupełnie inaczej. Geniusz 2. Ale czemu 3 heading? Ej, ale tu można zapieprzyć kulę. Nie, tutaj musi być na start afro, delikatne. Za delikatne. Patrz. Troszeczkę bardziej to afro musi być takie... Słuchaj tego. Słuchaj tego, oglądaj to. Patrz to. Jeszcze raz, patrz to. Patrz to. Patrz to, patrz to, patrz to. Patrz to. Patrz, patrz, patrz. Patrz. Poczekaj, patrz teraz. Patrz. Patrz teraz. Cienki. Dziękuję bardzo. Posłuchaj w dupę, perfidny oszuście, gdybyś ich nie wymyślił, po prostu bym wsadził rękę w monitor i to przekrzywił. Ale przez ciebie tego w dupę nie mogę zrobić, także się pieprz. I daj mi to zrobić inaczej. O. Jak patrzę, co ty odpieprzesz, to aż nie trzeba kupować symulatora Sisyfa. Najgorsze, że go dostałem od Quinto i jutro będzie grany. Jezus Mario. Męczennik. Ej, a zamiast agrafki, jakby zapieprzyć to? Ej, hak ma giga sens. Sprawdźmy metodą siły. Zajs. Działa. Ty działa metoda siła. Jak? Tu? Tu? Nie. Delikatnie, końcóweczkę. Muszę się tylko zetknąć końcówką. Nie. Nie zrobi źle, już jest źle. Bo on, chyba, że zrobi salto. Ale takie prawie. O, to jest dobrze. Fizyka znowu się popsuła. Tylko jak teraz? Tylko jak teraz? Kule? Tu kule? Tu kule? Clean? Nie, kula, kula. Bo tam jest kulka, więc co się zrobi? To jest win, to jest win. To jest win, spokojnie. Mam to pod kontrolą.
Czemu tak się wydarzyło? To wygląda jak mój kibel po wczorajszym sraniu. Czy ty zjadłeś w dupę ekierkę, linijkę, kątomierz? Stulej, tom, jak się nazywa? Czekaj. Jeszcze raz. Perfekcyjnie. Dobro, 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 dobro. Znowu to samo robimy, co wtedy? Chyba tak, nie? Tylko końcóweczką samą. Wystarczy. Wystarczy. Mamy to. To jest to. Dymamy se. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę